ta panienko. Zimno, nie? To nic. Jest dobrze. Dwa światy. Dziś dzień wielki. Zapnijcie szelki, bracia, siostry. Otóż dzisiaj przyjeżdżają wnioski. Tak więc, przygotujemy za chwilę wszystko, żeby było na tip-top i zajmujemy się chyba budową. Jeszcze nie jestem pewien, ale zaraz się okaże. Jest czwartek, 16 imieniny Hilarego i Izabeli. Wszystkie dobre, wszystkie dobre, wszystkim oglądającym i wspierającym. Siemano, ludziska. O! Kogut się dograł. Co tam, pilnujesz? Pilnuj, pilnuj. On nie siedzi, tylko ta samica siedzi na jajcu. Tak więc podzielone mają obowiązki. Tak jak w solidnym małżeństwie, myślę, nie? Kurczę. Dobra. Idziemy, no nie ma o czym tutaj nawijać w sumie. O, kogut się rozgadał. Utniemy sobie deseczki, ile się da. Na wymiar tam. Szopy. Szopy kurnika. Będziemy przymocowywać. Tych desek trochę odbierzemy i to trzeba sprzątnąć, bo właściwie ja będę tutaj chyba wjeżdżał samochodem. Po prostu przeładujemy. Nie wiem, czym przyjedzie facet. On tam, wiecie, musi po punktach porozwozić, więc pewnie większy samochód. To nie ma sensu, żeby tutaj wjeżdżał. Weźmiemy do mojego skrzynię, włożymy, bo pewnie w transportowych takich skrzyniach dodrobił. Będą kury, więc wsadzimy do mojego auta i przewiozę je sobie tutaj. Walimy do kurnika, skrzynki oddam, zapłacę i tyle. Czy nie płacić? Nie płacić, uciec. Uciec z farmy, kury wziąć. Nie, Aria? O, dziewczynki. Chodź, chodź. Jak tam? Będzie coś, czy nie będzie nic? Hmm? Już się całować nie chcesz ostatnio. Się chyba obraziłeś, co ty myślisz, że to moje? Nie moje. Ja niewinny. Pachnąca korą chyba. Hmm? Jakimś iglakiem. O. No, iglakami pachniesz ty. Fajna jesteś, kuska. Aha. Dobra. Nie ma co tutaj ściemniać, nie, perełka? Trzeba brać się za robotę. Mam deski przygotowane do cięcia, zmierzyć, ciąć. Będzie dobrze. I tak szybko mamy tutaj już na ścianę, na wymiar pocięte deski. Nie wiem, czy starczy w planach. Mam dwie ściany pociągnąć dotąd, a tutaj dwa okna takie jak tam, nie? Węższe i wysoko. No, będzie dobrze, bo tutaj może się uda, bo wziąłem dłuższą blachę, więc może się uda wysunąć mniej więcej daszek i tak jak tutaj. Trochę mniej, ale no, będzie wysunięty, więc jeśli okno będzie dotąd, to będzie pod dachem. Południe mamy tak o, równo z deską, nie? Znaczy deska jest nierówna. Ale nie o to chodzi. Chodzi, że tam jest południe, więc do godziny gdzieś prawie drugiej nie powinno wpadać słońce takie palące, nie? No, dlatego tutaj te węższe okna będą lepsze. Proszę Państwa. Dobra, no co? Przestań ty pierdolić, bierz się za robotę. Zaraz będę gadać. Zobaczcie, jak się roboty robi. O. Taka, widzisz, jak wszystko przemyślane? Wszędzie dystanse, dobre dane. Już wiedziałem, że tak będzie, jak kurde, jak projektowałem w głowie. No i następna. I wiadomo, od dołu grube dechy. Im wyżej, możesz cieńsze stosować, nie? Bo od dołu wilgoć są najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne, jak i właśnie na atmosferyczne jakieś te. Dobra, rękawice to już niepotrzebne. No i lecimy z kolejną, nie? Upatrzyłem sobie tą, więc przyczepimy tą. Tylko najpierw sobie robi stojak. Widzisz, że deska idzie w miarę prosto, więc tutaj będzie dobrze. O, tak, o, zakład. Cyk. Cyk.
No i jesteś na kolejnym już tutaj levelu. O. Drogę krzywo. Nie o to chodzi, żeby było prosto w życiu. Soki tylko lecą. Jak nie powiem z czego, kurde. Koza wie jak korzystać. Z ładnej pogody, nie? Słoneczko przy ścianie, kurcze. Prawie lato. Nie, Aria? Trzeba wyciągać chłopa. No i tak, proszę Państwa. O! Zapisujemy. Nowe podliczenia. Kury plus młode. 330 pasza. Kosztowała. I tutaj mamy 2040 zł. Tak? Młode kury. Młode, bo tutaj jeszcze się rozmyśliłem, wziąłem 19 tygodniowych 40 i 20, 25 tygodni, więc one zaczynają coś tam powoli chyba nosić i no i niedługo będą właśnie jajka nosiły, nie, więc tak trochę zmieszałem. 40 zł kura 25 tygodni i 31 19 tygodni. No, więc wyszło z ponad 2000, nie, za same kury. Cała akcja z paszą, nie wiem czy paszy wystarczy. No, raczej starczy. No, no to wyszło 2400 zł prawie, nie? 2400 zł. 60 kur plus pasza. Zmieszałem troszeczkę pszenicy, troszeczkę owsu. Naprawdę trochę. A reszta to pasza kupna. Pełna porcjówka. No i o. Kurka wygląda w ten sposób. Otworzę, żeby było widać. I się okazało, że te moje budowle to bez sens. Może na chwilę zostawię, ale tam lampek nie ma co palić, bo one pod wiatą chowane. One są zahartowane. No, także producent działa na całe Podlaskie. No i ja jestem warmińsko-mazurski, więc i tutaj zawitał od ponad 20 lat. Mam na miary wszystko, ale na razie nie będę, wiadomo, polecał, bo to pierwszy raz od niego biorę. No ale widzę, że kurka bardzo ładna. Się ładnie przedstawił, zareklamował, wyjaśnił. Widać, że się zna na rzeczy, także nadzieje są, że będzie ok. Dobra, wsypiemy im trochę. Miał co jeść. Też chłop nie jedno widział, się nie zdziwił. Jaki kurnik odjebany. Buduj z farmerem. Zwykła codzienność na Podlasiu. No. Architektura podlaska aż na Warmię zawitała. No i dobra, zaraz tutaj załapią, że pasza jest. Nie no, myślę, że nie ma co się czaić, tylko nalać tutaj wody i już. Będą miały wodę, nie? O. Przypatrzcie się na te kury. W sumie, no. 20 sztuk takich, o, widać, nie, przy tych, o, że one są większe, 25 tygodni, więc tutaj powinny zacząć się pojawiać jakieś jajeczka pojedyncze, myślę. Kury w ładnej formie, wręcz nawet wzorowej bym powiedział, wagowo spoko, nie, więc widać, że pasza dobra, mają swoją paszę. No i weterynarz, nie, mówi, że też dobrą robotę robi, że bezbłędnie prowadzi. No, ładne kury. Pięknie upierzone. No i to mnie cieszy, że zahartowane, jak pod wiatą gdzieś. No wiadomo, byle przeciągów nie było. Tak jak tutaj kurnik, nie? Nie ma przeciągów, ale nie potrzebują jakiegoś ciepła, nie? Będzie dobrze. I co? Podobają się takie manewry? Tylko twoja żona mogłaby lepiej ogarnąć. Teraz drugie okienko wstawimy, a wiecie co jest najlepsze? Że to się otwiera.
Może drzwi nie będzie trzeba zawsze otwierać, jak nie będzie upałów mocnych. To okno otwierasz i git. Powiecie, drzwi otworzy, to trzeba od razu bramkę jakoś kombinować, żeby było zasłonięte, nie? Bo kurczak wyjdzie. Okno otwierasz, nie ma problemu. No. Bez metrówki, bez poziomicy, proszę Państwa, i bez drabiny. O! A ty nie szukaj przyczyny. Kurniki robimy. Zaczynamy teraz. O. Bo jak wiadomo, dach, płyta musi się opierać na długości, a nie gdzieś na jakichś kantach. O. Kurde, jaka piła. Kurde, idę po motorową. Sprawdzimy, jak fachowiec naostrzył, kurde, łańcuch. Czy takie drewno kłótnie, bo niebawem przed nami cięcie drzew. Śliwa z dwie śliwy i inne rzeczy. Nie uciąć. Najważniejsze. Ja się chodzi. Kablu. No i tyle odpadu, nie? Znaczy odpadu, ja to wykorzystam, ulę pobuduję, człowieku. Jeszcze ze 100 kilo miodu z tego zrobię. Gdzie to? Tutaj chyba. O! O kurwa. Wywrotna. Nie sięgniesz. Pięknie zbytnio. Dobra, tu trochę piłą poprawimy. Czy tym od drugiej strony. Piło niebezpiecznie, wiecie. Już lepiej stracić pół minuty z życia niż życie. Człowieku. Dobra, toporkiem się później dostuka. O, zobacz, już pszczółka zasuwa, szuka ula. Może gdzie siedzą już tutaj? Nie wiem. Dziś jest spokój, ale ruszyły. Latają niemocno, chociaż już po południu dawno, szuka pierwsza. No, ale widzę u siebie, tutaj robię robotę, kurde, pszczoły na mnie siadają normalnie, to nie przepszczelony teren. No, delikatnie latają, pewnie po wodę, jest chłodno, szczególnie jak słońce wyjdzie, więc nie ma co się dziwić, że tak delikatnie dzisiaj. Mimo, że pszczoły latają w każdym ulu, kury nie są w ogóle zainteresowane. Nawet podejrzewam, że może to wpływać dobrze, że one tutaj się kręcą, bo sikorek nie widzę, od kiedy tutaj właśnie chodzą kury.
To ani sroki, ani sikorki nie podchodzą. Zawsze tutaj na drzewach siedziały, nie? Chociaż pogoda może się poprawiła i gdzieś tam łatwiej jest o pożywienie w innych jakichś rejonach. Ciekawe. Dobrze, że to odkryłem, się nie czaiłem i odkryłem, że kury w pasiece to nic złego. Jak to zwykle bywa, najwięcej doradzali i gadali ci, co nie mieli nic wspólnego z tematem. Nikt nie widział kury w pasiece, a chciał doradzać, nie? Wiecie, o co chodzi. Ja mimo wszystko mówię, że jest warto spróbować, bo ewentualne straty nie w żaden sposób nie mają podejścia do ewentualnych zysków, nie? Więc tak jakby ryzyko się opłaciło. Mamy fajnie wymieloną ściółkę, więc wszystko będzie spoko rosło, łatwo będzie wsiać cokolwiek. I w sezonie, jakby było za gęsto, za wysoko, ziele czy coś, nie wiem jeszcze tutaj, czy będzie łąka, czy nie, ale jakby nie było, by zielsko rosło, to wystarczy kury wpuścić, załóżmy 2-3 razy w tygodniu. Zrobią z tego jajca i zrobią porządek, nie będzie trzeba kosić. Zobaczcie, jak ładnie podkrywały. Teraz idziesz sobie ze szpadelkiem i wykopujesz młode krzaki dzikiej róży. Wiesz, o co chodzi? I sobie wsadzasz, gdzie chcesz. Tutaj już mamy z 3 czy 4 krzaczki, nie? No tam przy płocie jest olbrzymia róża, sporo owoców i ona się, widać, łatwo rozsiewa. A ja bym coś takiego chciał, ale tam, gdzie nie będzie mi przeszkadzało w ogóle, nie? A to jest dobre, taka róża. Ludzie z tego nalewki robią, jakieś syropy, co nie tylko. Słychać bzyczenie. Nie ma wielkiego ruchu, bo jest zimno. Ale mimo wszystko miło, że pszczoły korzystają z każdego okienka pogodowego. Co znaczy, że są w dobrej sile, w dobrej kondycji. Oczywiście są słabsze, są silniejsze, ale żyją wszystkie. Spójrzcie, jak stąd wygląda. Kompleks Shop. Kolejny kurnik. No i dobrze, że wybrałem te okna, taki styl, bo się nie kłóci, żebym wybrał inne okna niż te, co widzimy, to okno po lewej w koziarni. To by jednak było za dużo, bo kolejne dwa w lewo są różnego kształtu, nie? Nie widać stąd poza kurnikiem. Ale tak ono to właśnie lepiej wygląda, jak jest tak samo, nie? No. Dobrze to zrobiłem. Jeszcze drzwi dojdą, daszek dojdzie i będzie gitara. O! Jaki uspokajający widok. A wody full. Kurczę, niektóre rośliny za nisko posadziłem i są niestety podlane tym wodą, nie? Jukę widziałem niejedną właśnie pod wodą, ale co zrobisz? Zobaczymy, czy będzie rosło. A malina, znaczy ta róża, zobaczcie, na styk posadziłem. Ciekawe, czy też będzie rosło, czy nie. Wiecie, ta woda szybko zejdzie, nie? Przyjdzie wiosna, to tam z 20 cm szybciutko zejdzie. Ale olkość. Kurde, jaki gnat ty. Patrz, chyba konia. No. Ale co? Nic. O, juka, zobacz, tutaj o. Tutaj dobrze. Ale gdzie nie gdzie właśnie za płytko. Ale zobaczymy na wiosnę, jak to fajnie wszystko ruszy. Jeszcze będzie dużo nasadzeń, co roku dosadzać wszystko, co tylko będę mógł, będę wsadzał. Będzie różnorodność, normalnie jak, kurde, nie wiem, gdzieś w dżungli. Za 10 lat.